Cześć, ja nazywam się Magda Fritz, a to są rozmowy o seksie. Podcast, w którym odkrywamy, czym jest szeroko rozumiana seksualność, ale też jak ją rozwijać i o nią dbać, zarówno w łóżku, jak i poza nim. Dzisiaj zacznę trochę inaczej, bo chciałabym, wprowadzając Was w temat dzisiejszej rozmowy, opowiedzieć Wam o nastoletniej Magdzie. W sensie mnie jako nastolatce. I kiedy wracam pamięcią do tego okresu, to przypomina mi się wiele scen. Jak pewnie wiecie, to jest taki okres w życiu człowieka, kiedy dużo się dzieje. Ale podczas edytowania tego odcinka przypomniała mi się taka scena, w której ta nastoletnia Magda stoi w Łazience w swoim domu rodzinnym i nakłada sobie na uda, Jakieś błoto. Takie, wiecie, kosmetyczne błoto, nie takie tam z Ale jest to błoto. I owija sobie te uda folią spożywczą, a później siedzi tak z tymi nogami owiniętymi pod kocem elektrycznym przez jakieś 30-40 minut. Po to, żeby wypocił się z nich celulit. Celulit, który myślała, że ma, a teraz z perspektywy czasu wiem, że nie miała. I tak przypominając sobie tę scenę, jest mi tak strasznie przykro i szkoda tej nastoletniej Magdy, że zaprzątała sobie wtedy głowę i, i przejmowała się właśnie tym celulitem, którego nie było. I tak bardzo chciałabym, żeby w tym czasie, wtedy i wcześniej, miała dostęp do treści, które powiedzą jej, że nawet jeśli ma celulit lub będzie go mieć, to to jest OK. Ale tak nie było. Albo wtedy kiedy ktoś zrobi jakiś komentarz na temat jej wyglądu, żeby wiedziała, co odpowiedzieć. Bo te wszystkie komentarze z nami zostają. Do tej pory pamiętam każdy z nich na temat nosa, na temat nóg, ogólnie mojego wyglądu. Chciałabym, żeby ktoś przygotował ją na te zmiany zachodzące w ciele, których nie rozumiała, albo myślała, że coś jest z nią nie tak. I chciałabym, żeby miała wtedy przed sobą taką munkę czyli przewodnik po dojrzewaniu. I o tym jest dzisiejsza rozmowa, której moją gościnią jest Basia Pietruszczak, którą możecie znać z projektu Pani Miesiączka i która podjęła się zadania stworzenia takiego przewodnika i innych materiałów, które mają wspierać w wejściu w ten trudny okres. Ale ten odcinek nie jest tylko o dojrzewaniu. On jest o tym wszystkim, co w nas, dorosłych kobietach, z tego dojrzewania zostało i jak wpłynęło na nasz obraz siebie, i o tym, jaką drogę każda z nas musi przejść, by zacząć myśleć o sobie inaczej. Gdybyście się martwili, mogę od razu powiedzieć, że w tym momencie jest mi daleko, daleko od tego, co przeżywała i robiła nieświadomie nastoletnia Magda, i czuję się ok ze swoim ciałem i sobą, z czego jestem bardzo dumna też. Ale uważam, że ta droga mogła być prostsza i zadziało się tam dużo niepotrzebnych nikomu rzeczy. Dlatego uważam, że ten projekt jest bardzo ważny. Z ogłoszeń parafialnych: ten odcinek będzie ostatnią rozmową w tym roku. W przyszłym tygodniu zrobimy sobie przerwę świąteczną, no bo i tak wszyscy będziemy zajęci robieniem pierogów, jedzeniem ich w zasadzie i oglądaniem Kevina. Ale pojawi się na sam koniec roku, mam nadzieję, jeden odcinek niespodzianka, więc możecie jeszcze czegoś się tutaj spodziewać w tym roku. To jest chyba najdłuższy wstęp w mojej historii, dlatego nie będę już dłużej przedłużać i zapraszam Was do słuchania. Dzisiaj ze mną Basia Pietruszczak. Cześć, Basiu. Cześć, dzień dobry. Właśnie jesteś osobą, która jako pierwszy raz powraca jako mój gość, gościni do podcastu. Jest mi bardzo miło, bo byłaś w pierwszym, w pierwszym odcinku i wtedy rozmawiałyśmy o miesiączce, więc jest mi bardzo miło, że zgodziłaś się jeszcze raz przyjść ze mną porozmawiać. I też ogromnie dziękuję za zaproszenie. Jest mi podwójnie miło. A może będzie mi też potrójnie miło, zobaczymy. No właśnie, zobaczymy. No bo wtedy rozmawiałyśmy sobie o twoim projekcie też, który współtworzysz Pani miesiączka, a dzisiaj spotykamy się z powodu kolejnego projektu, który rozpoczęłaś, czyli. MUNKA. Jakbyś mogła nam powiedzieć, co to jest ten projekt, czym mm -hmm. jest MUNKA, skąd w ogóle pomysł na ten projekt się wziął też? Tak, kole, kolejny projekt, kolejny rok, kolejny projekt. MUNKA powstała jako projekt, którego celem jest oswajanie dojrzewania. Jakoś mniej więcej w połowie tego roku razem z moją siostrą stwierdziłyśmy, że brakuje nam takiej inicjatywy, która byłaby skierowana szczególnie do, do dorastających dziewczynek i dania dziewczynkom, dorastającym. Pewnie innego doświadczenia niż to, które my miałyśmy dorastając. Chciałyśmy, ja jako autorka, też pisząca do dziewczynek bardzo dbam o to, żeby dzielić się z nimi wiedzą na temat ich ciała, a właśnie ten moment dojrzewania jest jakiś taki szczególnie newralgiczny, i wydaje się bardzo ważnym, bardzo ważnym czasem, żeby zwłaszcza wtedy przekazywać im takie ciepłe i ciało pozytywne informacje na temat ich ciał, ale też jednocześnie. Edukować je rzetelnie na temat miesiączki i, i wszystkich zmian zachodzących w ich ciałach w związku z dojrzewaniem. I, i trochę z, tego, z, te, z takiej potrzeby narodził się, y, narodził się ten projekt. Też zaczęłyśmy bardzo szybko myśleć o tym, że chciałybyśmy oprócz, oprócz książki stworzyć też grę, która byłaby. Takim pomostem między rodzicami a dziećmi właśnie w tym czasie dojrzewania, żeby pomogła już nie tylko dziewczynkom, ale też chłopcom oswajać w ogóle język związany z dojrzewaniem, czy z jakimiś takimi różnymi tematami, które mogą się wydać krępujące, czy w związku z tym też czasami śmieszne, a to nie pozwala o nich rozmawiać. Mm -hmm. No właśnie, bo miałam się ciebie zapytać, czy ten przewodnik, i czy w ogóle cały projekt jest tylko yy, dedykowany właśnie dziewczynkom, i jeżeli tak, to też w jakim wieku? Książka jest dedykowana przede wszystkim dla dziewczynek w wieku od 8 do 11-12 lat, czyli dla takich dziewczynek, które jeszcze nie weszły w wiek nastoletni, gdzieś są już na tym przedprożu, na progu dojrzewania, ale jeszcze przez niego nie przeszły albo dopiero się szykują do przejścia. Natomiast to też jest książka, która, o której też mówimy, że jest ważną lekturą dla chłopców. Którzy żeby mogli się dowiedzieć, co się dzieje z dziewczynkami, to też jest książka, która troszkę porusza tematykę osób, które też miesiączkują, ale na przykład nie czują się dziewczynkami. To nie jest akurat jakiś bardzo rozbudowany wątek, ale on jest, jest i istnieje, więc mhm. natomiast rzeczywiście trzymamy się te, te, tej takiej ścisłej narracji związanej z, z dojrzewaniem po prostu jako dziewczynka. Natomiast już z myślą o, o chłopcach. Jak i dziewczynkach powstała, powstała gra karciana, która w sumie chyba jeszcze nie ma tytułu. Nie wiem, jak, jak będzie się nazywała oficjalnie. Natomiast jej celem jest przeprowadzanie i, i, i dzieci, i dorosłych przez kolejne etapy związane z, z dojrzewaniem, i przez różne takie trudności, które napotykają wszyscy dojrzewając. A jednocześnie ta gra po, m, pozwala trochę nauczyć się takich strategii radzenia sobie z różnymi trudnymi, Sytuacjami, no a przy okazji zmusza całą rodzinę do, do gadania na przykład o podpaskach. Jeszcze w taki sposób, który jest lekki, przyjemny i zabawny, więc to jest idealne kombo edukacyjne, tak przynajmniej nam się wydaje. Mm -hmm. No, ja sobie myślę, że to jest bardzo ważne to, o czym powiedziałaś, że ten wiek, do którego ta książka i gra być może jest przeznaczona, to jest już od ośmiu lat, bo myślę, że wielu rodziców nie chcę powiedzieć, że popełnia ten błąd, ale że gdzieś za późno chce rozmawiać z dziećmi na temat dojrzewania, kiedy oni już to przeżywają, a tak naprawdę oni tych informacji potrzebują dużo, dużo wcześniej. Dokładnie tak, bo przecież takie zmiany na poziomie hormonalnym jeszcze kiedy tego nie widać na zewnątrz, one zaczynają się u dzieci, które mają 8 lat. Jakby mniej więcej mniej więcej w tym okresie tak to dojrzewanie już gdzieś tam zaczyna, zaczyna buzować i przygotowuje się do tego, żeby za kilka lat wybuchnąć. I wtedy nagle wszyscy są zaskoczeni, bo ojejku, jak to się stało, tak? Moje dziecko, które przed chwilą było malutkie, teraz zaczyna mieć jakieś naprawdę nastoletnie, nastoletnie problemy związane z dojrzewaniem. I rzeczywiście chyba jest tak, że duża część rodziców ma jakieś takie poczucie, że o dojrzewaniu, że z rozmową na temat dojrzewania trzeba długo czekać. Długo, 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 długo i ten moment jest tak odkładany niemalże na jak na ostatnią chwilę. Ale to też pewnie z lęku może ich jakiegoś takiego, czy braku umiejętności też, czy takiego Absolutnie. w jaki sposób rozmawiać, o czym mają rozmawiać, tak? Tak, tak. Oczywiście dla rodziców to też jest trudne, no bo mówimy też o, o, o pokoleniach, które same nie miały najprawdopodobniej otwartej komunikacji z rodzicami. Oczywiście były takie domy których, których to się zdarzało, natomiast no, umówmy się, to była jakby zdecydowana mniejszość. mniejszość. Mhm. Więc to też jest brak, brak słownictwa, czasami brak też takiego poczucia sprawczości własnej kompetencji, że tak, że ja mogę mojemu dziecku opowiedzieć o tym, co się dzieje w czasie dojrzewania i, i, że, i że jestem właściwą osobą do tego. Natomiast też jest inne takie przekonanie, no też utrudniające wszystko, że czasami wydaje mi się, że rodzice myślą, że wystarczy jedna rozmowa. Że wystarczy jedna rozmowa, w której się przekaże informacja, okej, okay, że miesiączka to jest to, i że w czasie dojrzewania możesz czuć się tak, i do tego jeszcze dochodzi informacja, informacja o tym, skąd się biorą dzieci, jeszcze do tego jakiś rodzaj domowej edukacji seksualnej, i jeżeli to wszystko ma być zmieszczone w jednej rozmowie w momencie, w którym przez wszystkie wcześniejsze lata w ogóle nie dotykało się w domu tego tematu, no to na pewno to będzie trudne i, i krępujące, więc jestem jakąś taką zwolenniczką, żeby, chociaż rozumiem, że to jest szalenie trudne dla, dla niektórych rodziców, ale żeby pracować nad samymi sobą i powoli, jak od najmłodszych od najmłodszych lat zaczynać po prostu tworzyć taką relację, w której rozmowa jest możliwa. Nie musi być specjalnie anonsowana, nie musi być umawianym spotkaniem niemalże biznesowym, tylko że może się wydarzyć każdego dnia, tak jak rozmowy o wszystkim innym. Tak, bo często się też zdarza, że, że opiekunowie czy rodzice robią z tego tą taką wielką rozmowę, także teraz będzie ta rozmowa, a że to właśnie tak jak mówi, że to może być po prostu bardziej na luzie, w innej formie i rozumiem, że wy poprzez ten projekt też chcecie trochę do tego zachęcić, tak, że oprócz tej książki będzie też ta gra i że to może być też taki pretekst do poruszenia tych różnych tematów. Tak, zdecydowanie, dlatego że wydaje mi się, że dorosłym bardzo brakuje słownictwa w rozmawianiu na temat dojrzewania, intymności, jakichś obszarów, które dotykają też seksualności, że po prostu nie wiadomo jak o tym mówić. I w tym momencie tak naprawdę tak książka jak i gra dostarczają, może nie gotowych rozwiązań, ale na pewno dostarczają słownictwo, bo książka, też napisałam ją w z takim ogromnym poszanowaniem w stosunku dla dziewczynek. I bardzo czułym, nieoceniającym językiem, i wydaje mi się, że, od, że z tego rodzice i opiekunowie mogą wziąć wiele, wiele dla siebie. No a z drugiej strony mamy grę, która jeszcze dodaje ten taki element, gdzieś zabawy w tym wszystkim. No i też yy, takiego, yy, nie wiem, dobrego śmiechu, może tak, który mhm. pomaga. A dlaczego to było dla Ciebie ważne, żeby właśnie ten przewodnik był skierowany do dziewczynek? Czy jest, wydaje Ci się, że jest coś innego w takim dojrzewaniu właśnie chłopców, a dziewczynek? Dlaczego wydaje Ci się, że one potrzebują takiego przewodnika? Mhm. Ja przede wszystkim zawodowo zajmuję się dziewczynkami. To jest gdzieś jakiś taki obszar, którym jestem od, od kilku lat, który jest mi bardzo bliski i też bardziej z bliska obserwuję socjalizację dziewczynek i to, w jaki sposób one dorastają. Więc naturalne dla mnie było, że to jest jakieś przedłużenie tego, czym, czym się zajmuję. Bo po prostu o dziewczynkach wiem więcej niż, niż o chłopcach, chociaż to też nie jest tak, że chłopcami się nie interesuję, Interesuje się i oni mają. No, też mają podgórkę w wielu obszarach i, i mam szczerą nadzieję, że pojawią się, pojawi się niebawem więcej inicjatyw, dedykowanych już wspieraniu chłopców i no, pomaganiu im też w budowaniu, w budowaniu siebie. Natomiast z moich obserwacji wynika, że dziewczynki po prostu zderzają się z innym rodzajem przeszkód i presji niż chłopcy. U dziewczynek, zwłaszcza w okresie dorastania, to wszystko się nasila. Istnieje ogromna presja związana z, przede wszystkim z wyglądem. I nie tylko, to nie chodzi tylko o to, żeby być, nie wiem, ładną i czuć się dobrze. To jest realna presja, żeby wyglądać pięknie. W tym momencie, w którym mamy media społecznościowe, reality TV, YouTube, YouTuberów i wszystko dookoła, Zaczęło, zaczęło się mówić o, chociaż to pewnie i, oczywiście istniało już wcześniej, natomiast coraz częściej dziewczynki obserwują kobiety, które zarabiają na siebie będąc profesjonalnymi pięknościami. Że jakby, że to jest cała profesja bycia piękną, kupowania kosmetyków, później robienia, nie wiem, na przykład tutoriali make-upowych, tak? Jeżeli to są, no to, to jest bardzo duży segment m, życia na YouTubie. Jednocześnie jest to pewien taki aspekt bycia kobietą, który jest szalenie widoczny, tak? no bo to są bycia taką profesjonalną pięknością, nazywam to w cudzysłowie, ale jeszcze nie znalazłam jakiegoś lepszego określenia. Jest po prostu na świeczniku, jest naj, najbardziej, najbardziej widoczne, o wiele bardziej widoczne niż nie wiem, na przykład naukowczynie czy, czy nawet reżyserki, tak, że mimo wszystko to są te osoby, tak samo influencerki, instagramerki, to są te osoby, które, które widać. No i tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo i nic dziwnego, że dziewczynki dorastając mogą mieć, mogą mieć poczucie, że aha, okej, okay, czyli jeżeli ja czuję się dziewczynką, to to jest mój wzór, to jest coś, do czego ja mam dążyć. I, i w kolejnych badaniach coraz więcej dziewczynek przyznaje, że odczuwa presję związaną właśnie nie z tym, żeby nie wiem, podobać się sobie, tak? to też jest zupełnie inny aspekt, tylko z tym, żeby być pięknymi. Mm -hmm. To jest jakieś ogromne. A co to tak wymaganie? naprawdę? Co to tak naprawdę znaczy? Tak, ale, wiesz, ja tak sobie myślę że w kontekście właśnie tych różnych takich mediów, o których teraz powiedziałaś i tego, jak to w tym momencie wygląda, kiedy ja sobie tak jakby przypomnę, no jak nasze dorastanie wyglądało, czy tych pokoleń trochę wcześniej, tak, że i tak, i tak byłyśmy narażone na te różne właśnie piękności i był też, była ta presja związana z wyglądem, która wyskakiwała do nas nie wiem, z magazynów, z filmów, no, z różnych innych kanałów, ale że teraz czasem staram się sobie wyobrazić jakby to było dorastać teraz i szczerze mówiąc jest mi ciężko bo sobie już nie mówię już o całej kulturze hejtu czy robienia sobie przykrości w internecie i tego że jakby się coś zrobiło w szkole w tym momencie to wszyscy o tym za chwilkę wiedzą albo może jeszcze filmik śmiga w internecie w związku z tym ale jeżeli chodzi o tą presję związaną z wyglądem z posiadaniem też pewnie różnych rzeczy, że znaczy moją głową trudno jest mi sobie to szczerze mówiąc wyobrazić, dlatego tak bardzo tak jakby doceniam i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby żeby takie materiały edukacyjne się znajdowały i żeby były dostępne dla dziewczynek, żeby one miały trochę też inną perspektywę niż to co jest w sieci, no bo teraz ogólnie wszyscy raczej oglądają to co jest w internecie. Et odnośnie te, tego piękna i no, nawet książka Obsesja Piękna, tak, której ja jestem wielką fanką, bo ona też właśnie tak jak powiedziałam, powiedziałaś, ma bardzo dużo badań, które jednak pokazują, w jak wczesnym wieku tak naprawdę dziewczynki myślą na temat swojego wyglądu albo myślą o tym, że nie wiem, za dużo ważą i że, że jest to jak najbardziej zasadne, żeby, żeby zająć się tym tematem tak jakby trochę oddzielnie, jeżeli chodzi o same dziewczynki. Nie to, że chłopcy nie mają tej presji, i ona, tak jak powiedziałaś, jest związana z czymś innym, ale że dziewczynki moim zdaniem jakoś potrzebują tej, tej takiej dodatkowej opieki w tym względzie. Tak, zdecydowanie. Mhm. Chciałam ci zadać mhm. takie pytanie, tak? z, z, z jakimi trudnościami, o których wiesz, albo które wydaje ci się, że ym, zmagają się właśnie w obecnych czasach, czyli w tym, w tej dobie internetu i tego, o czym mówimy, y, właśnie spotykają się najczęściej dziewczynki w okresie dojrzewania? Jednymi z takich największych trudności, chociaż to też pewnie zależy od dziewczynki, z jakimi się stykają w okresie dojrzewania, to jest właśnie ta presja związana z wyglądem i, i z obrazem ciała. To jest o tyle ważne, że jak mówią autorzy różnych raportów, między innymi jest taki raport Dove Self Esteem z 2018 roku, który też badał populację dziewczynek w Polsce, wynika z niego, że wtedy, kiedy dziewczynki nie czują się dobrze w swoim ciele, to Aż 8 na 10 z nich nie będzie angażowało się społecznie, 8 na 10 będzie cierpiało na zaburzenia odżywiania albo w jakiś inny sposób będzie krzywdzić siebie po prostu, a 9 na 10 nie będzie asertywnych i nie będzie w stanie obronić własnych decyzji. Więc to są naprawdę bardzo daleko idące skutki tego, że żyjemy w kulturze, która jest tak obsesyjnie skupiona na wyglądzie. Przede wszystkim kobiet mimo wszystko. U mężczyzn też to oczywiście istnieje i, i się zmienia i, i coraz więcej mężczyzn ma różnego rodzaju problemy y, związane z obrazem ciała, natomiast to jest wciąż niestety y, no domena tego, tego świata kobiecego. No właśnie i, i tak jak powiedziałaś, te te statystyki są no, przerażające, no bo one dotyczą bardzo też młodych dziewczynek. I ja mogę z mojego punktu widzenia, tak, i mojej pracy powiedzieć, że no. To, co się zadzieje podczas tego okresu dojrzewania czy, czy dzieciństwa, ma później ogromne przełożenie na to, co się później dzieje w życiu dorosłym i tego, w jaki, kobie, w jaki sposób kobiety postrzegają właśnie swoje ciało i, i w jaki sposób no właśnie podchodzą też, czy odczuwają tę presję związaną z, z byciem piękną. Chociaż ona też, nie wiem co o tym myślisz, ale mi się wydaje, że ona jest też często zupełnie nieuświadomiona. Tego, jak wiele, że, że nie zastanawiamy się nad tym bardzo często w ciągu dnia, jak sporo tej presji nadal na siebie narzucamy, zupełnie tak jakby nieświadomie. Tak, absolutnie, bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy próbowały zauważyć powietrze, którym oddychamy. To, jest, to są wiadomości, przesłania, jakieś różnego rodzaju informacje, które które są wszędzie i są cały czas. Od czasu, kiedy my byłyśmy małymi dziewczynkami i później w momencie, w którym... Czyli to, i to jest coś, co bierzemy troszeczkę za, za to, że tak jest. Dzieje się coś takiego, że to, że kobiety muszą być tak bardzo skupione na, na wyglądzie i na, i na wyglądzie swojego ciała jest dla nas niemalże czymś takim jak siła grawitacji, że po prostu tak jest, że to jest część bycia kobietą. Podczas gdy wcale tak nie jest. No to jest pokłosie tego, że urodziliśmy się w takiej kulturze i w takim systemie patriarchalnym, jakby nie było. I to stąd wynika. I to, to, to z tego wynika właśnie to takie obsesyjne skupienie na wyglądzie, na wyglądzie kobiet, który w tym wszystkim też jest, myślę, że na to warto zwrócić uwagę, że dla całego systemu, w którym żyjemy jest rodzajem rozrywki. Że z jednej strony wygląd kobiety jest jej głównym zasobem, Dlatego, że tylko on na przestrzeni wieków pozwalał kobiecie być, nie tylko on, tak, ale mówię o takim, takiej społecznej percepcji być kobiecie widoczną i posiadać pewnego rodzaju władzę, władzę nad mężczyznami tak? a to, to wiązało się z władzą. I z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się wszystkim gazetom plotkarskim, ale też magazynom dla kobiet, to zauważymy, że wygląd kobiet i jego komentowanie jest źródłem rozrywki. Dla, dla czytelników, a w związku z tym jest też źródłem pieniędzy i kapitału dla ludzi, którzy tworzą tego rodzaju czasopisma, ale także dla wszystkich ogromnych wytwórców kolejnych kosmetyków i, i remediów na tak zwane niedoskonałości czyli, tak można powiedzieć, taki ogromny worek bez dna, do którego można wrzucić wszystko, co jest związane z byciem kobietą i życiem w ciele kobiety. Jasne, no bo zamiast skupiać się na zaakceptowaniu tych niedoskonałości i uzmysłowieniu sobie, że każdy z nas te niedoskonałości ma i będzie miał, to pracujemy nad tym i wydajemy pieniądze na to, żeby tych niedoskonałości po prostu nie było. I tak jak powiedziałaś, że to jest taki system, który po prostu też to bardzo napędza. Tak, szczególnie, że zobacz, jak wiele robi zmiana języka. Jeżeli nawet samo używanie już takiego słowa jak niedoskonałości. Co, co ono sugeruje? Że jesteśmy niedoskonałe, czyli że mamy być doskonałe. I na przykład za niedoskonałości uważa się celulit. Natomiast jakoś z wielką premedytacją w książce pisze o tym już małym dziewczynkom, że celulit nie jest żadną wadą, nie jest żadną niedoskonałością. Jest naturalną, pewną, pewnym rodzajem naturalnych zmian, które wiążą się z tym, że po prostu posiada się ciało. I że to ciało się zmienia, i wtedy po prostu z ciałem dzieją się różne rzeczy, i ktoś kiedyś nazwał to celulitem, i później jeszcze powiedział, że jest to coś, coś złego i nieatrakcyjnego. No a potem mamy no, ogromny biznes oparty na walce z celulitem. No tak, ja pamiętam ze swoich lat nastoletnich, że o celulicie no, czytało się w różnych magazynach w kontekście tego, jaki krem, jaki krem kupić, żeby się go pozbyć, albo co zrobić, jakie ćwiczenia wykonać, żeby tego celulitu się pozbyć. Tak, no, dokładnie. Jestem ciekawa, czy w ogóle pojęcie celulitu przed 89 czy przed 1990 rokiem w Polsce było znane, bo mam jakieś, takie, mm -hmm. mam jakieś takie poczucie, że celulit troszeczkę przyszedł do nas razem z kapitalizmem i z produktami walczącymi z celulitem, czy na przykład z katalogami Oriflame'u i Avon'u, które moim zdaniem w ogóle wyhodowały pokolenia kobiet absolutnie właśnie obsesyjnie skupiających się na wyglądzie, bo jeżeli jakoś się na to skupimy, każda z nas, poczucie dorastając chodząc, nie wiem, do gimnazjum czy do liceum w pewnym momencie miała kontakt z tymi katalogami, które pokazywały każdy, każdy skrawek twojego ciała jest, można go zagospodarować i można go w jakiś sposób ulepszyć i można sprawić, żeby on wreszcie zaczął być doskonały. To jest jakaś gigantyczna presja, jeżeli się nad tym zastanowimy w ten sposób. Natomiast właśnie jedna rzecz jest taka, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że no, żyjemy w takiej kulturze, w jakiej żyjemy, Natomiast właśnie przekazujemy to później kolejnym pokoleniom, bo kobiety bardzo przyzwyczajają się do tego, że. Nie wiem, czy zauważyłaś, do takiego pielęgnowania niezadowolenia ze swojego wyglądu. Czyli że spotykają się ze sobą koleżanki i mówią: ojej, ku znowu przytyłam, albo ojej, widać mi tutaj wałeczki, albo. Nie, nie wiem, nie umiem wymyślić. Albo wyglądam staro, tak? Tak, ale ja się sama i sama siebie na tym łapię, ale też mm. łapię na tym moje koleżanki, że mówią: mm -hmm. Ojej, przepraszam, bo mam takiego pryszcza yy, na twarzy. Albo przepraszam cię, bo strasznie jestem zmęczona i źle wyglądam. Że przepraszają za swój zły wygląd. Zły, w cudzysłowie, tak? tak? W sensie. No, normalny. Tak, no bo jak człowiek jest zmęczony, to będzie wyglądał inaczej i jak ma, Absolutnie. nie wiem, krosty na twarzy, no to też będzie wyglądał inaczej, ale dlaczego za to przepraszać? Więc wiesz, to też jest, to też się bierze skądś. Na przykład bo mogę ci opowiedzieć, że pamiętam taką sytuację z moich studiów. Tu, na studiach cały czas... Chodziłam w makijażu. Tak naprawdę przestałam się malować i zaczęłam w ogóle wychodzić na ulicę, na przykład bez tuszy do rzęs. Nie wiem, może pięć lat temu jakoś tak już bardzo świadomie, sama nad sobą pracując. Po prostu czułam się tak niepewnie z tym, jak ja sama wyglądam, że nie było, nie było opcji. Muszę po prostu mieć coś na rzęsach. Ja też mam bardzo jasne rzęsy. Jeżeli nie są pomalowane, to są białe i zawsze miałam poczucie, no że nie, muszę mieć pomalowane rzęsy. I pamiętam, że jak przyszłam, przyszłam wtedy do jakiejś mojej przyjaciółki w tamtym, w tamtym okresie, która super kochana osoba, ale kiedy zobaczyła mnie, to powiedziała mi, o Boże, wyglądasz jakbyś miała białaczkę. Więc yy, nawet jeżeli to był swego rodzaju żart, to to nie było, to nie było fajne mm -hmm. i też uważam, że to nie było potrzebne, więc to też jest takie z jednej strony jakby właśnie żyjemy w takiej kulturze, że o tak, muszę przeprosić, przepraszam, że wyglądam jakbym była po prostu starą, zmęczoną kobietą i człowiekiem, ale z drugiej strony też jednak żyjemy w tej kulturze, która czasami właśnie od kogoś bliskiego i niestety to się zdarza i to nie są tylko przyjaciółki, ale to są ludzie z twojego bliskiego kręgu, twoja rodzina daje te psztyczki, także tutaj może jednak mogłabyś schudnąć, jesteś trochę za okrąglutka, a może nie tak jesteś za koliny? blada. Mhm, mm mhm. Mm że po prostu wiesz, cały czas coś, coś, coś jest nie tak i to samo robią znowu, to samo robią gazety, media, które, które pokazują, wiesz, te wielkie sensacyjne zdjęcia o tym, że masz jakąś słynną aktorkę, która jest na plaży i tak ona też ma celulit i o mój Boże, tak ona też ma brzuch i na tym brzuchu ma tkankę tłuszczową, ponieważ wszyscy dorośli ludzie mają na brzuchu tkankę tłuszczową. I nie ma w tym niczego dziwnego. Natomiast to są takie rzeczy, które w naszej kulturze urastają do rangi sensacji. Tak, no ja pamiętam, to było kilka miesięcy temu, ale chyba wydaje mi się, że to było w tym roku, kiedy któraś właśnie z tych znanych osób pokazała się publicznie i miała niepomalowane paznokcie u stóp. Jak tak może? No, <laughs> Tak, i, i właśnie to jest ta sensacja, o której mówisz, ale myślę, że to jest ważne y, też ten przykład, który podałaś, że wiadomo, że Twoja przyjaciółka nie chciała ci zrobić przykrości, tak? ale że czasem te komunikaty i w ogóle taka, takie dawanie sobie przyzwolenia do komentowania czyjegoś wyglądu jest tak silnie zakorzenione i wydaje nam się tak zupełnie naturalne że no właśnie nie zdajemy sobie sprawy, że możemy z, y, zrobić komuś przykrość. Tak. I to jest, i znowu to jest coś, co obserwują dorastające dziewczynki, tak? I co pewnie my też w jakiś sposób y, obserwowałyśmy. Bo z jednej strony to, to jest ten taki dialog, dialog między kobietami, który właśnie spotykamy się, ojejku i znowu jestem taka gruba, jestem nie taka, nie taka, nie taka, nie taka. Ale to też jest y, z jeszcze innej strony to jest taki dialog trochę wewnętrzny, który wiele kobiet prowadzi i czasami robi go też oczywiście przy swoich, przy swoich dzieciach, tak, przy swojej rodzinie. Czyli na przykład. Ojejku, nie powinnam już jeść więcej tego albo tamtego, bo jestem za gruba. Albo ojej, od jutra się odchudzam, będę, będę, się, będę się odchudzać, albo nie mogę jeść więcej ciastek, tak? I to jest coś, co znowu dzieci uczą się, obserwując dorosłych. Tak, Jesteśmy, działamy jak wszystkie inne zwierzęta. I uczam się, że okej, okay, czyli ja tak też muszę robić. Ja też muszę patrzeć na siebie jako na coś, co jest nieidealne, i muszę wynajdować w moim wyglądzie akurat. Natomiast to oczywiście jest dużo bardziej złożone, tak? I my, oczywiście my teraz mówimy o ciele, natomiast to są te wszystkie zagadnienia dotyczące też psychiki, tak? Wszystko mm -hmm. jest ze sobą połączone. Mm -hmm. Absolutnie. Natomiast, że uczę się, że czyli ja muszę, będąc kobietą, cały czas szukać w sobie błędu, szukać w sobie czegoś co jest nie tak. I w jakiś sposób to, to jest cały czas takie dorastanie w poczuciu, że nie jesteś wystarczająca, nie jesteś wystarczająco dobra i to jest pielęgnowanie i to jest pielęgnowanie z jednej strony właśnie u kobiet przez ich taką wewnętrzną postawę, przez takie dialogi z koleżankami, przez jakieś przytyki od, od najbliższych. No, i jak na to spojrzymy troszeczkę, tak, cofniemy się o kilka kroków, spojrzymy na to z dystansu, no to mamy poczucie, że to jest naprawdę jakaś patowa sytuacja, która, która po prostu jest opresją. Tak, i że to jest cały jakiś taki system w ogóle, tak można sobie to wyobrazić, taki okrążający nas, tak? Że z każdej strony jest właśnie ta presja. Związana z tym wyglądem, albo, tak jak powiedziałaś, no takie poczucie, że cały czas jesteśmy niewystarczające, albo że mamy dążyć do tej perfekcji. Jeszcze dodatkowo, jak teraz jest ten cały Instagram i tak dalej piękne modelki, i że cały czas, jeżeli ktoś jest eksponowany na to, no to nie ma też możliwości, żeby nie czuł się gorszy w jakiś sposób. Tutaj media społecznościowe odgrywają ogromną ogromną rolę i też pewnie o tym doskonale wiesz, że my z natury jesteśmy zwierzakami. Mhm. <laughs> jesteśmy zwierzętami, które żeby funkcjonować w grupie muszą używać czegoś takiego, co się nazywa, o ile dobrze pamiętam, mechanizmem porównywania społecznego. Czyli, że po prostu naturalne jest to, że porówny, porównujemy siebie na tle grupy, żeby nie wiem, dawno, dawno temu mieć pewność, że ta grupa, od której zależy nasze przeżycie, nie wywali nas ze stada za to, że robimy coś, co jest wbrew grupie. Czyli, generalnie, taki bardzo mocny instynkt przetrwania, bardzo mądrze wymyślony, natomiast w dzisiejszych czasach, w momencie, w którym możemy porównywać się z milionem osób codziennie, no to on zaczyna być naprawdę mocno destrukcyjny, dlatego że w, w mediach społecznościowych, w których mamy do czynienia z, ze zdjęciami, które praktycznie. Nie wiem w jakim dokładnie procencie. Nie chcę też tutaj rzucać, że w 99% nie wiem. Ale w ogromnej y, większości są zmienione cyfrowo. tak? Wszyscy używają filtrów y, albo używają autotuna. Autotuna? Nie, autotuna. <laughs> auto do dźwięku. <laughs> autotuna nie. Używają, używają facetuna i, i, i to już nie jest tak, że wszyscy to robią. Kiedyś domena retuszu zdjęć kończyła się na reklamach, na kolorowych magazynach. jakby żeby by, retuszować zdjęcie, trzeba było, by, trzeba było być gdzieś tam profesjonalistą. Natomiast teraz wszyscy to robią. Nieważne, czy to jest moja koleżanka z pracy, czy to jest moja koleżanka ze szkoły, yy, czy to jest jedna z jakichś gwiazd, influencerek, czy, czy celebrytek. Robią to wszyscy, w związku z tym yy, to takie poczucie. Że na przykład wszyscy dookoła wyglądają idealnie, robi się jeszcze bardziej takie osaczające z jednej strony, bo tych obrazów jest po prostu aż tak dużo. No, Kiedyś jeszcze pamiętam jakąś taką bardzo fajną analogię, która, która też to obrazowo tłumaczyła, no że nawet nie wiem 30 lat temu, kiedy, kiedy się dorastało, no to porównywałaś się z koleżankami ze swojego osiedla czy ze swojego bloku, ze swojej klasy. No, i oczywiście z kilkoma tam gwiazdami, które już gdzieś, gdzieś były, jakieś, nie wiem, europejskie. No, gwiezdki. ale to gdzieś w Hollywoodzie, tak, albo tak. gdzieś tak, że to było takie odległe, dalekie, że te osoby nie były w zasięgu ręki. Tak, natomiast, te osoba, natomiast teraz te osoby, które my mamy obok, też siebie kreują. To też naturalne, tak? My wszyscy jesteśmy znowu takimi istotami, że no, wyrażamy siebie i kreujemy siebie w jakiś sposób. Natomiast dzieje się też coś takiego, że pokazywanie siebie taką jaką się jest yy, łącznie właśnie z tym jaką się jest fizycznie, w swoim wyglądzie i, i bycie autentyczną staje się coraz rzadsze. No oczywiście jest też ten to, taki odzew bardziej ze strony ciała pozytywności, tak, i pokazywania właśnie tej naturalnej strony, czy, ale jednak, tak czy inaczej, w takim ogólnym e, zarysie mi się wydaje, że to jest właśnie tak, jak mówisz, tak, że jednak to, co dociera do większości osób, że jednak ten ruch ciała pozytywności jest jednak cały czas w, w jakiejś mniejszości i nadal jest też no, mocno krytykowany przecież. E, tak. Z różnych Tak, powodów. bo no to, to też jest, do tego, do tego się odniosę, bo mimo wszystko gdzieś tam książka, którą napisałam, ma tytuł Twoje ciało: pozytywne dojrzewanie. Natomiast ja też zrobiłam, mm, użyłam bardzo celowo tego określenia, ale też po to, żeby je troszeczkę zredefiniować i puścić świat y, taką definicję ciało pozytywności. Może nie, że, którą, którą stworzyłam, ale która dla mnie wybija się z tego jakiegoś całego w ogóle ruchu mówienia o ciele, które obserwuję od kilku lat i o którym piszę. Y, I kiedy się nad tym zastanawiałam, to dla mnie ciało pozytywność sprowadza się do tego, że. Przede wszystkim do tego, że masz relację ze swoim ciałem, że nie jesteś od niego odcięta, że jesteś do niego pozytywnie nastawiona. I jakby dla mnie ciało pozytywność jest, ja wypycham trochę zagadnienie wyglądu z tego całego woreczka, tak? Skupiam się właśnie na tym, że to ja jestem moim ciałem, więc ja chcę mieć ze sobą pozytywną relację. Chcę szanować moje ciało i być w stosunku do niego czuła i dbać o nie, bo jeżeli dbam o moje ciało, to dbam też o siebie. To także jest aspekt związany z rzetelną wiedzą, bo jeżeli ja wiem, co się dzieje z moim ciałem, no to znowu mam więcej w ogóle takiej mocy sprawczej, co jest szalenie, szalenie istotne, zwłaszcza w wypadku kobiet. No i najważniejsze, ostatnie, ale najważniejsze tak naprawdę, że moje ciało jest moje i że to ja o nim decyduję i to ja mam prawo o nim decydować w każdym możliwym aspekcie. Także właśnie z tym, w jaki sposób noszę to ciało po tej ziemi, tak. I że to jest tylko i wyłącznie moja, moja decyzja. Także próbuję tutaj w jakiś taki troszkę nową, nową wersję ciało pozytywności. Znaczy, wydaje mi się, że ona nie jest, nie, nie jest nowa, tylko że w tym takim dużym aspekcie, w jakimś dużym dyskursie o ciało pozytywności, akcenty zostały ostatnio rozłożone w jakichś innych miejscach, a ja staram się może to troszeczkę uprościć. Mhm. No, ja mam trochę jeszcze w ogóle inny problem z, mhm. z ciało pozytywnością, czy bardziej z tym. Trendem, bo moim zdaniem to się stał trend też w no. pewien sposób, że jest wykorzystywany przez różne firmy. Ale Absolutnie, to jest inny, tak. ale to jest zupełnie takie, które sprzedają jednak produkty, które mają właśnie cały czas są w tym systemie właśnie bycia pole, polepszania, czy no właśnie tylko pod takim płaszczykiem, że tutaj będziesz w ten sposób mogła zadbać o swoje ciało. Mm. Nie potrzebujemy może dodatkowo balsamu, jakiegoś czy nowego szamponu, po to, żeby zadbać o swoje ciało. Oczywiście to może być jakiś element tego, ale ja jestem jakoś przeciwniczką y, sprzedawania tego pod tym, pod tym hasłem, bo, bo to nie o to chodzi. Ale chciałam się ciebie zapytać, czy te definicje ciało pozytywności i patrzenia na ciało pozytywnie, czy do, do tej definicji doszłaś później? Czy ona towarzyszyła ci od już momentu dojrzewania, czyli bardziej pytam się ciebie o taką twoją drogę też i czy, czy otrzymałaś to, czego być może potrzebowałabyś wtedy w tamtym okresie? Wiesz co, kiedy ja dorastałam, to wydaje mi się, że żyłam na takim styku dwóch światów. Z jednej strony, żyłam w domu, w którym w ogóle nie było tak naprawdę żadnych negatywnych komunikatów na temat wyglądu, czy wyglądu też innych osób. To też jest ważne, tak? Że, że nie wiem, nie słyszałam, że moja mama komentowała, inne kobiety mówiła, a, a ta wygląda tak i tak. I też nie, nie uprawiała w żaden sposób jakiegoś takiego dialogu z innymi koleżankami, i też nie mówiła tego sobie. Myślę, że tam ona miała jakieś inne, oczywiście, swoje, swoje historie. Natomiast dla mnie moja mama zawsze była takim, jeżeli chodzi o jej podejście do ciała, takim trochę hipisowskim duchem że ona po prostu była wystarczająco dobra, taka, jaka była. Też nie, nie, nie widziałam, żeby przywiązywała do wyglądu specjalną, jakąś szczególną, szczególną wagę, i też widziałam, że ona dużo, że dla niej ważne jest po prostu to, żeby mogła czuć się ze sobą dobrze, w sensie na, na zasadzie też takich przyjemności cielesnych, po prostu wiesz, wylegiwania się na słońcu i po prostu dobrego życia, którego możesz doświadczać do tego, że masz ciało i w nim jesteś, tak? I że możesz odczuwać to słońce na skórze i to jest po prostu super przyjemne. Więc yy, moja mama rzeczywiście nie, nie, nie szła tą drogą lat 90. klasycznych, tak? Bo dorastałam w latach 90. -tych. Tylko no, mia miała, miała jakiś swój kawałek rzeczywistości. Natomiast z drugiej strony były już lata 90., i było Bravo girl, którego akurat nie czytałam. W ogóle nie czytałam Bravo, czytałam Filipink. <grymka> 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 Natomiast już było MTV, jakby wszystkie rzeczy z, z, dookoła ze świata były, no i one absolutnie mi zaczęły się odciskać na, na głowie. I to jeszcze do tego stopnia, że pamiętam, że jak już właśnie wyjechałam na studia, to bardzo studiowałam, co to w ogóle, co znaczy być kobietą, jak należy być kobietą. I tutaj wszedł kawałek celulitu, że okej, okay, dobra, czyli jeżeli jestem kobietą i czuję się kobietą, to muszę, to pewnie właśnie mam celulit. Ja nie wiedziałam wtedy, co to jest w ogóle celulit. Ja nie wiedziałam, jak celulit wygląda. Natomiast miałam poczucie, że okej, okay, muszę kupić sobie krem przeciwcelulitowy, bo to jest to, co kobieta robić powinna. Więc z perspektywy czasu widzę, że ja wtedy, jako wiesz, 21-latka, nie mająca w ogóle żadnego celulitu wtedy, kupiłam sobie krem antycelulitowy, dlatego że powinnam go mieć. I, i, I później rzeczywiście ta jakaś kultura popularna mnie jakoś bardzo zmiotła. I próbowałam się właśnie. Próbowałam się dopasować. Próbowałam. No właśnie, bo to jest jakieś takie wpasowanie się, prawda? Tak. W to, co. To, co oglądamy, to co widzimy, to tak jak powiedziałaś, że co to znaczy być kobietą, tak? Czyli że kobieta ma, nie wiem, zadbane włosy lśniące, różowe policzki i, i tak dalej, i tak dalej. Tak, zwłaszcza, że wiesz, no właśnie ja jeszcze nie wiem, jako tam 19-latka, 20 -latka testowałam, co się podoba chłopakom, jak ja mogę się podobać chłopakom, aha, czyli wtedy jeżeli mam się im podobać, to muszę być taka. Czyli taka jak te kobiety z telewizji, bo nie wiem, czy też pamiętasz. Wydaje mi się, że może tego już jest teraz mniej, ale kiedyś w magazynach kobiecych i takich skierowanych do dziewczyn, zawsze zdarzał się jakiś tekst pod tytułem Czego faceci nie lubią, czego faceci nie lubią w ubiorze kobiet, albo co irytuje facetów, jeżeli, nie wiem, robisz, zachowujesz się, jakby zawsze te jakieś takie litanie tego, czego jako kobieta. Nie możesz robić, bo wtedy nie będziesz miała tej uwagi mężczyzn, która przecież jest najważniejsza w naszej kulturze, dlatego że od niej bierze się z jednej strony nasza akceptacja, ale z drugiej strony też jakiś szczątkowy rodzaj władzy. Jakby u, trochę to uproszczając, mhm. na, ale de facto do tego to się sprowadza. No i to też jest przecież jakieś jakiś absurdalny gabinet krzywych luster, w którym się przeglądamy cały czas. Więc e, tak, lata 90. i później lata studiów mi mocno e, wjechały na banie, że tak. Powiem. E, a co się później zadziało? W sensie, bo musiał być jakiś zwrot, prawda? Tak, a później przyszły, przyszła do mnie miesiączka. W sensie przy, zaczęły przychodzić do mnie tematy związane najpierw e, z miesiączką i zajmowałam się nimi i researchowałam i badałam, i później bardzo szybko to przeszło też do jakoś równocześnie do tematów związanych z obrazem ciała, no bo to też jest mimo wszystko ze sobą powiązane na jakimś takim już głębszym poziomie, tak, ale jeżeli nie akceptuję mojej, mojej miesiączki i w ogóle mojej, mojej intymności, to też mi trudno będzie zaakceptować siebie jako kobietę. I jakoś krok po kroku, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że tak jak u wielu, u wielu osób zajmujących się różnymi tematami, często też przychodzi jakaś swoja, jak, jak, jakaś swoja własna taka mini trauma, i na przykład mnie do zajmowania się ciałem przez cały czas popychały moje kłopoty z kręgosłupem, które miałam od tam, de facto od kiedy weszłam w, w dorosłość, od kiedy skończyłam 18 lat. No i to taki, wiesz, taki cały czas przytyczek, że nie możesz o tym ciele zapomnieć, bo coś ci cały czas robi. I, i jakoś mnie po prostu pchało, pchało w tym kierunku, i szczęśliwie, nieszczęśliwie to się na, nałożyło na, na takie zmiany, które w innych krajach już, już zaczęły. Zaczęły kiełkować, no i ja zaczęłam to obserwować, i coraz bardziej się tym zagłębiać. Tak trafiłam na książkę Noemi Wolf Mit urody, no później przyszła też obsesja piękna, i super coraz więcej się o tym mówi wreszcie. W kontekście obrazu ciała bardzo dużo mówimy o kulturze i opresji związanej z wyglądem kultury, ale tak naprawdę, jak pokazują jeszcze takie trochę bardziej wnikliwe badania. To mimo wszystko nasz stosunek do własnego ciała i też obraz ciała. Są w dużej mierze wypadkową naszych relacji z najbliższymi, z opiekunami. No to, to jest jakieś, jakieś szalenie ważne, bo chociaż oczywiście żyjemy w kulturze, w której presji wszędzie dookoła jest odgroma, to jednak bezpieczna i wspierająca relacja z rodzicami i opiekunem jest znowu wszystkim, co, co nas kształtuje i, i, i tworzy w jakiś sposób taki nasz kor, nasze rdzeń, z którego później wyrastamy. Zdecydowanie, no ja myślę sobie, że no i z perspektywy mojego zawodu, tak, to jest istotne, ale też nawet jak opowiadałaś o, o swoim okresie dojrzewania, to że gdzieś tam wyszłaś od mamy. To znaczy wyszłaś od tego, jaki ten stosunek, nie wiem, do ciała, czy co, co przekazywała twoja mama i myślę, że to jest szalenie istotne, bo tak naprawdę... No właśnie, co my obserwujemy jako dzieci czy w okresie dojrzewania, w jaki sposób e, nasi rodzice funkcjonują i jaką oni też mają relację ze swoim ciałem, ale też jakie dają nam komunikaty odnośnie naszego ciała. Jest bardzo, bardzo istotna i to jest szalenie ważne to, o czym teraz powiedziałaś, że, że ten kor, tak, ten rdzeń jest właśnie głównie kształtowany przez to. Wiadomo, że te czynniki różne, inne mm -hmm. mają znaczenie, ale że, że to jest niezwykle istotne. Tak, mm -hmm. tylko że mi chodziło jeszcze o to, że. A, <grym> a tak, tak. tak. taki kolejny, jakby kolejna warstwa, albo tak naprawdę warstwa, która jest pod tym, to nawet nie tylko to, jaki stosunek ma rodzić do swojego ciała i jakby w jaki sposób to manifestuje. Ale to, jak, czy cię w ogóle czy cię widzi, y, mm. czy odpowiada na twoje y, potrzeby emocjonalne, nie tylko na te, y, na te fizyczne, mm -hmm. tak? Czy y, chodzi mi o to, że to, jest, że to jest na tym poziomie takiej elementarnej opieki? W momencie, w którym nie jesteś widziana, na przykład przez swojego rodzica, po prostu na takiej zasadzie opieki, tak? No bo jesteś po prostu jakimś tam dzieckiem, niemalże trochę jak paprotka, a wiemy, że to też się zdarza. Mm -hmm. y, no to później dorastając, będzie ci naturalnie trudniej zobaczyć siebie, też w tym takim aspekcie fizycznym. I tutaj Jasne. To, tobie mhm. już, już rzucam, że Katarzyna Shir świetnie o tym pisze. Ona napisała takie dwie książki: Piękne brzydactwo, gdzie porusza to zagadnienie, i jeszcze przede wszystkim w tej jest jeszcze, jest jeszcze mhm. książka o jej książka o parentyfikacji, gdzie jakoś to się łączy oczywiście ze sobą. Natomiast w niej to też daje taki hint, no to, bo to jest trochę łatwiej. Czasami mam poczucie, że troszeczkę łatwiej nam jest opowiedzieć o kulturze, bo to jest nawet też troszeczkę takie bezpieczniejsze do złapania się, niż mówienie o takich rzeczach, które są naprawdę super intymne i super bolesne, czyli zaniedbania z dzieciństwa i różnego rodzaju traumy, już w relacji z rodzicem, które też później rzutują się na, na to postrzeganie siebie. Jasne. No ja myślę sobie, że w ogóle to, w jaki sposób te relacje są, na czym one są zbudowane i właśnie czy dziecko jest widziane, czy, czy ma poczucie tego, że jest ważne dla rodzica, czy... No, na tym jest budowane tak zwane poczucie własnej wartości tak? i tego, czy wydaje nam się, że jesteśmy wystarczający i mamy przekonanie na temat własnej wartości i, i nie ma tego poczucia takiej gorszości czy właśnie nieważności. Czyli to jest bardzo, bardzo istotne. A też sobie z drugiej strony myślę, że jeżeli tego nie ma i nie ma tej relacji z rodzicem na takim poziomie emocjonalnym i psychicznym, no to też nie ma tutaj mowy o jakiejś rozmowie. No, bo Dokładnie. nawet jeżeli te fakty i ta wiedza jest po stronie rodzica, to nie ma tej emocjonalnej więzi i no, nie będziemy się czuć komfortowo. Tym, żeby, żeby powierzać te swoje problemy, czy żeby mówić otwarcie i rozmawiać z rodzicem, więc no, zdecydowanie zdecydowanie jest to problem dużo bardziej złożony i to nie jest też tak, rozumiem, że o tym mówisz, że to nie jest tak, że o kuku nam zrobiły tutaj magazyny i, i, i nie wiem, i firmy, koncerny jakieś tutaj kosmetyczne, tylko, że no, ta baza tak naprawdę jest z domu. Dokładnie. I z tego, jaki mamy przekaz od rodziców i jakie mamy z nimi relacje. No bo można sobie wyobrazić, że jeżeli one są, nie chcę powiedzieć tutaj wzorowe, bo nie ma wzorowych, tak, ale jeżeli większość tych naszych takich potrzeb jest zaspokojona, no to nawet jeżeli później wyjdziemy do tego świata zewnętrznego i zbombardują nas te różne magazyny, to może być nam trochę łatwiej się temu oprzeć. Dokładnie. A tak jak powiedziałaś, no nie, trudniej się o tym mówi. Oczywiście, że trudniej, mhm, ale jest to dużo bardziej ważne. Ja tak sobie myślę, że w ogóle tych że każda z kobiet nosi w sobie jakąś taką historię związaną z jej postrzeganiem własnego wyglądu, z jej um, no właśnie spotkaniem się z tą presją związaną z wyglądaniem, z byciem też jakąś, właśnie co to znaczy być kobietą, kobiecą. I że każda z nich jest tak naprawdę bardzo fascynująca. Trzeczkę się znajduje właśnie w tej, w tej obsesji piękna, że ona tam jednak są wywiady z różnymi, z bardzo różnych środowisk, tak, młodszych kobiet, starszych kobiet, i że każda z nas gdzieś tam tą drogę, albo myślę, że to jest w ogóle taka droga, która będzie nam towarzyszyć przez całe życie, ale że ona może być tak zupełnie różna, a jednak w jakiś sposób trochę podobna. Tak, absolutnie. To, co jeszcze chciałam dopowiedzieć, bo to wydaje mi się, że jest istotne, że bo nie wiem, czy to wybrzmiało, ale właśnie z, z takich, nie wiem, takich, jakichś takich historii jak moja, w którym jednak to doświadczenie ciała jest związane z jakimś takim bardzo dużym dyskomfortem fizycznym i bólem, które jest oczywiście upierdliwe i yy, nie wiem, przerażające momentami. Natomiast mi kazało przenieść moją uwagę w moim postrzeganiu ciała właśnie z tego, jak wyglądam i tak dalej, z tej całej presji kultury, która oczywiście też zrobiłam, jakby od, odrobiłam moją lekcję. Czytałam książki, czytałam researche, myślałam o tym wszystkim. Natomiast takie doświadczenie dyskomfortu pokazało mi, że to, co jest najważniejsze mimo wszystko w, w, dla mnie i co jest totalnie ważniejsze od wszystkiego innego, to jest mój kontakt z moim własnym ciałem. I, I to nie chodzi o jakieś odążenie do, do życia bez bólu. Chociaż oczywiście wiadomo, życie bez bólu jest zdecydowanie fajniejsze niż życie z bólem. Ale to mnie jeszcze bardziej pchało do tego, żeby skupić się po prostu na tym, co dla mojego ciała jest dobre, co jest przyjemne, co dla mnie jest yy, yy, karmiące. I po prostu z biegiem czasu ta. Te, te wszystkie jakieś, jakieś presje zaczęły zanikać i trochę się rozmywać. Ja nie mówię, że ich nie ma, bo, bo to nie jest tak. To nie, nie można, musiałabym się wyciąć w ogóle z obrazka i, i nie wiem, i przekleić na jakąś inną planetę, ale myślę, że to, to jest, że to mi pozwoliło wreszcie przestać widzieć mnie samą, jakby samą siebie uprzedmiotawiać i wreszcie rzeczywiście uznać siebie jako, jako podmiot. A to jest coś, co robi wiele wiele kobiet, zwłaszcza kiedy są młode i i dopiero kształtują swoją tożsamość, że one się osadzają właśnie w tym, że kobieta ma być tym takim, tym takim kwiatem ma być tym takim elementem dekoracyjnym. Zresztą często też się o tym mówi, tak? że właśnie, że jest. Mamy, mamy przecież zawody, właśnie zawody kobiet jako profesje, które są po to, żeby można było na nie patrzeć, bo są ładne. Mm -hmm. Ja tak sobie myślę, wracając na chwilę jeszcze do, do książki, do projektu, że ten, specjalnie zrobiłam tak jakby ten odnośnik do, do życia dorosłego i do tego też, co ty powiedziałaś, że to jest coś, co my przekazujemy z pokolenia na pokolenie. To, w jaki sposób mówimy do dziewczynek, to, na co zwracamy uwagę, że mówimy: O, jakie masz piękne włosy, jaką masz piękną sukienkę. Zamiast, nie wiem, zapytać się, czym się interesują i, i co ostatnio, nie wiem, przeczytały albo co jest dla nich interesującego w tym świecie, tak? Że zwracamy jakoś uwagę na ich wygląd i że. Tak naprawdę, ja wiem, że ten podręcznik, ten przewodnik jest skierowany do dziewczynek, ale ja myślę, że to jest bardzo też może być wzbogacające dla kobiet już dorosłych, które być może nie otrzymały tego wsparcia w trakcie tego okresu dojrzewania, które same być może mają jakieś trudności związane z akceptacją swoich niedoskonałości, w cudzysłowie, tak? w sensie tego, że nie są doskonałe i nigdy nie będą, bo jesteśmy tylko ludźmi. I że to jest też ważne, żeby zwracać uwagę na to, że już jesteśmy osobami dorosłymi, w jaki sposób, nawet jeżeli nie mamy dzieci, ale jak mówimy do dzieci naszych znajomych, na co zwracamy uwagę, bo my też możemy być dla nich tym wsparciem, my też możemy być tym zdrowym wzorcem. Czy z taką, czy tak. z taką myślą mhm. też tworzyłyście właśnie tę książkę i yy, ten projekt? Ja książkę na pewno pisałam. Yy... Mając, tak jak powiedziałaś, mając w głowie dorosłe już kobiety, nie tylko dziewczynki, to z jednej strony myślałam oczywiście o dziewczynkach i o takich, nie wiem, czytelniczkach, jak te, które czytają kosmos dla dziewczynek i do których po prostu yy, piszę regularnie, ale też bardzo silnie czułam, że to jest coś, co piszę tak naprawdę dla każdej kobiety, która kiedyś była dziewczynką i, i przeszła przez dojrzewanie z jakimiś swoimi deficytami, tak? Czy to był wstyd związany z pierwszą miesiączką i w ogóle w związku z tym związany wstyd z miesiączkowaniem? Czy to był wstyd związany z tym, że ma się pryszcze, e, rozstępy albo że miesiączkuje się za wcześnie w stosunku do innych koleżanek albo za późno? Jakoś poczułam, że w pewnym momencie trochę piszę książkę Którą ja sama chciałabym przeczytać, dorastając, i która też może być taką odtrudką dla, dla już dorosłych kobiet, tak? które właśnie przeszły przez, przez swoje. I wydaje mi się, że, ta, że różne punkty widzenia zawarte w tej książce mogą. Chciałabym, żeby tak było. Że mogą być takiego rodzaju balsamem, na no takie właśnie pocierane kolanka i po potłuczone łokcie. Że, że ta książka będzie kimś takim, kto właśnie podejdzie i pochucha i podmucha i powie, że no było strasznie, ale wszystko będzie dobrze. Jeszcze, yy, jeszcze wszystko się zagoi i, i może zostanie mała blizna, ale wszystko jest do przejścia. Oczywiście yy, książki nie widziałam, już się nie mogę doczekać, ale yy, że z tego co mówisz, to odnoszę takie wrażenie, że to, że to nie jest o tyle taki przewodnik, być może zaraz mi powiesz jak to wygląda, ale że to nie jest tylko taki przewodnik od, odnośnie tego, co się zmienia w twoim ciele, tak z takiej bardzo biologicznej perspektywy, ale że to jest właśnie poro takie zaopiekowanie emocjonalne i dużo takiego, takiej wyrozumiałości do siebie. Mhm. Self-compassion, byśmy powiedzieli, tak? takiego no właśnie zrozumienia, dlatego że no właśnie możesz być nieidealna. Czy w dobrym kierunku tak. myślę, czy... czy... Mhm. <laughs> tak, tak, absolutnie. Właśnie zależy, mi zależało na tym, żeby no właśnie ta książka była jakimś takim modelem języka, którego dziewczynka może później używać sama w stosunku do siebie. I do swojego ciała. Czyli takiego języka, który jest przepełniony troską, czułością, ale też takim rozpoznaniem, że różni ludzie mają różnie i że to jest jak najbardziej w porządku, tak? Oczywiście do, do tego momentu, do, do którego to ciebie w żaden sposób nie rani nie, i ktoś nie przekracza Twoich granic ani ty nie przekraczasz granic drugiej osoby. Natomiast od samego początku ja miałam takie poczucie, że. Książkach o dojrzewaniu, zatrzymywanie się tylko i wyłącznie na tych aspektach biologicznych, hormonalnych, no jest w jakiś sposób ograniczające, no bo dojrzewanie to nie jest tylko biologia. W sensie biologicznie okej, okay, to jest proces, który zaczyna się i jest determinowany przez kolejne progi tego dojrzewania. Natomiast no społecznie to jest wejście w ogóle do zupełnie jakiejś nowej rzeczywistości, właśnie. Chociaż dzieci od małego obserwują oczywiście, co to znaczy być kobietą, co to znaczy być mężczyzną. Natomiast w momencie, w którym dorastają i zaczynają się zmieniać w te kobiety powoli, zaczynają zmieniać się w tych mężczyzn, no to nagle doświadczają zupełnie nowych realiów, tak? Jakby świat zaczyna na nie inaczej reagować. No bo to jest ogromna zmiana od, od tego czasu, kiedy jesteś sobie dzieckiem i powiedzmy jesteś po prostu. Neutralnym dzieckiem, a nagle zaczynasz mieć atrybuty powiązane z byciem dziewczyną, kobietą. No i y, doświadczasz różnego rodzaju zaczepek, komentarzy. Jakoś bardzo szybko świat zaczyna się interesować Twoją własną seksualnością, co jest w ogóle, jak sobie o tym pomyślę, strasznie creepy, no ale taki jest świat, tak który mm -hmm. y, jakoś bardzo wyciąga już ręce po, po te dziewczynki i, i zaczyna im gadać różne rzeczy. O, ale się zaokrągliłaś, o ojejku, Aniu, zamieniasz się w kobietę, a czy ma już, masz już narzeczonego, jakieś takie w ogóle bardzo. Dziwne rzeczy. Lub ze strony, ze strony też mężczyzn, tak? Czyli jakieś takie już bezpośrednie komentarze na temat, nie wiem, na przykład rosnącego biustu albo... No to, to już jest w ogóle okropne, tak? tak. I myślę, że zupełnie po prostu przekraczające jakieś granice. I no, o tym też piszę w książce, tak? O tym, że, że zawsze masz prawo powiedzieć nie i że... Czasami nie ma czasu, żeby powiedzieć nie. Czasami po prostu trzeba zwiewać jak najszybciej. I jeżeli czujesz, że jakaś sytuacja jest zła, uciekaj stamtąd, ale później nigdy nie chowaj tego, co się wydarzyło sama w sobie, tylko podziel się tym z kimś, komu ufasz, szukaj pomocy. To też są jakieś takie to jest takie trochę BHP życia w, w, naszym, w naszym świecie. Oczywiście to jest napisane do takiej młodszej publiczności. Mam poczucie, że byłoby. Bardzo też jakieś potrzebne, żeby i starsze nastolatki coś takiego już w takim bardziej rozbudowanym aspekcie mogły, mogły przeczytać, bo ta książka akurat ja ją napisałam w ten sposób, że ona nie, nie zajmuje się seksualnością, tak, ona jest stricte o, o, o dojrzewaniu i o relacji z własnym ciałem. No ale też wiemy o tym, że to jednak ma przełożenie na tak, później, tak, na tę, naszą seksualność. To... Tylko mówisz o tym, że po prostu nie bezpośrednio, tak? Tak, tak nie, nie bezpośrednio mhm. to jeszcze uznałyśmy, że to nie jest ten, ten etap i to też nie jest książka trochę o tym, że też nie, nie można do niej, co było trudne, tak? Nie można w niej zmieścić wszystkiego i opisać całego świata, no bo kto Jasne. to by przeczytał? <laughs> kto to by napisał? <laughs> kto to by napisał? Nie wiem, może jakiś maniak by się znalazł, ale... Uh -huh. No tak, ale też trzeba dawkować te informacje. Uh -huh. Okej. Okay. No dobrze, Basiu, to powiedz mi, jakie macie jeszcze plany związane z tym projektem? Bo wiem, że projekt, zbieraliś, zbieraliście środki na ruszenie w ogóle projektu, na stworzenie książki. Wiem, że już udało Wam się osiągnąć to minimum, tak? ale gdybyś mogła powiedzieć, gdzie można Was znaleźć, co planujecie w związku z projektem? tak jak najbardziej udało nam się zebrać już całą kasę na wydanie książki nawet już mamy osiągnęliśmy tak super ekstra nawet już mamy drugi próg który pozwoli nam na, na dodanie do każdego egzemplarza książki pięknych naklejek bo to jest jeszcze coś o czym nie mówiłam że od strony wizualnej i graficznej za wszystkimi ilustracjami stoi Ania Rudek. Która... Moja ukochana polska ilustratorka. Ja tylko dodam od siebie, bo jestem przeszczęśliwa, że akurat z Anią Rudak się, że tak powiem, współpracujecie. No, ja też jestem przeszczęśliwa, bo Ania po prostu od razu czuje, czuje temat i jak, jakbyś wszystkie pomysły na ilustracje, które miałam. Ona po prostu łapała je w lot i to też jest jakiś taki komfort ogromny, ogromny pracy. No i ona cała jest w, też w takim bardzo dużym duchu dla mnie, tak. Poszanowania dla ciała i takiego wsłuchania w siebie. No, i dla mnie to w tych ilustracjach bardzo widać i czuć. One są piękne i, i wspaniałe i doskonale korespondują z tekstem. Więc udało nam się już osiągnąć ten drugi próg, w którym do każdego egzemplarza książki będą też naklejki z tymi ilustracjami, bo wiadomo, nie ma niczego lepszego na świecie. Super niż naklejki. No pewnie, <laughs> sama chcę to naklejki. Tak, i do tego. W każdym, w każdym wydaniu będzie też taka specjalna miesiączkowa strona pamiątkowa. Roboczy tytuł, ale może też nie roboczy, żeby dla jakiejś dziewczynki, która będzie bardzo chciała, bo może też nie chcieć, i o, o tym też pisze, że to jest zupełnie ok. Także może tam sobie pozapisywać jakieś swoje różne ważne rzeczy, żeby to zatrzymać na pamiątkę. No i to też jest projekt, projekt Ani, więc to jest. Coś bardzo, bardzo pięknego. Natomiast teraz idziemy po trzeci próg, czyli zbieramy kasę na wydanie naszej gry karcianej, która już jest bardzo zaawansowana w, w tworzeniu. Już nawet mam y, prototypowe karty i może dzisiaj albo jutro uda nam się rozegrać y, próbne partie. Za projektem kart też stoi Ania Rudak, więc to, to, to będzie to wszystko w tej samej stylistyce, czyli bardzo, y, bardzo, ład bardzo ładnej. W stylistyce. <laughs> no e... Trzeba zobaczyć pracę Ani, żeby wiedzieć, o czym mówi. Tak, tak, tego się, tego się słowem nie da opisać. I w tworzeniu gry pomagają nam jakby za, za, za tworzeniem gry i mechaniki, no bo to też nie jest takie hop-siup w ogóle wymyślić sobie grę karcianą, która będzie miała jakikolwiek sens i to jeszcze o dojrzewaniu to. To nie jest łatwe. Mamy wsparcie twórców IG Games, czyli Iko, Igora Widawskiego i Maćka Smrokowskiego. Oni odpowiadają za, za to, żeby ta gra w ogóle była grywalna i żeby jeszcze tutaj kolejne dziwne słowo, żeby była regrywalna, czyli żeby nie tylko zagrać w nią raz i odstawić ją na półeczkę, tylko żeby rzeczywiście do niej, do niej wracać. I, I to jest właśnie ten element projektu, na który teraz y, zbieramy pieniądze. Można nas znaleźć na wspieram.to łamane przez Munka. Munka pisze się przez dwa o, tak jak Mun, czyli my o o -n żeby było łatwiej. Mamy też oczywiście jesteśmy pod tą samą nazwą w mediach społecznościowych, mamy swoją stronę i teraz skupiamy się na grze. Natomiast jeżeli uda nam się osiągnąć próg growy, no to idziemy dalej i mamy jeszcze w planach stworzenia przewodnika PDF dla rodziców. Które będzie takim analogicznym dopełnieniem do książki. I on już wtedy będzie, jeżeli osiągniemy ten próg, to wtedy automatycznie, jeżeli kupisz książkę, to dostaniesz też PDF od razu do ściągnięcia. I chyba nasze kolejne progi to już są po prostu to już jest wydawanie książki i gry i przekazywanie ich tym instytucjom, które, które tego potrzebują. Więc to już jest taki cel charytatywny, żeby, żeby książka i gra mogły, mogły właśnie wesprzeć. Nie wiem, świetlice, domy dziecka, czy jakieś inne organizacje, którym też mam nadzieję się przydadzą. Ja y, oczywiście bardzo wspieram i zachęcam do, do wspierania Munki, bo uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebny projekt i sama już też się nie mogę doczekać. I, I bardzo, bardzo dziękuję Ci, Basiu, że ponownie postanowiłaś tutaj ze mną porozmawiać. Ja dziękuję. I, no no, jestem ciekawa, co w następnym roku wymyślisz. Moment, I spotkamy się <śmiennie> trzeci raz. To, to muszę, muszę już zacząć nad czymś pracować, żeby się nie, no, nie, no, nie, no żartuję, żartuję, ale wiesz, nic się nie musi zadziać, żebyś, żebyś mogła tu przyjść, więc spokojnie. Aha, jeszcze jakbyś mogła powiedzieć, bo jeżeli już ten pierwszy próg został osiągnięty, to kiedy tak realnie myślisz, że tej książki będzie można dotknąć? <śmiennie> Planujemy, że książka będzie już po tym etapie druku i będzie rozsyłana do osób, które ją de facto kupiły już w trakcie zbiórki na przełomie lutego i marca przyszłego roku. Okej, okay, czyli już całkiem niedługo. Ma, mamy, mamy nadzieję, natomiast jeszcze ją mhm. cały czas składamy i e, Jasne. jeszcze są święta po drodze, ale tak, trzymamy się tego planu szalonego. Dobra, okej. Okay. No to ja bardzo ci dziękuję, dziękuję. za rozmowę. Mam nadzieję, że skorzystają na tym no osoby, które być może nie otrzymały tego wsparcia też w okresie dojrzewania i będą mogły trochę z taką refleksją spojrzeć może na ten okres. Bo może się wydawać, że ten okres dojrzewania teraz nas nie dotyczy, jeżeli nie, wiem, nie mamy na przykład dzieci lub nie planujemy, ale nie do końca tak jest. No nie, chyba jeszcze cały czas w nas siedzi, mimo wszystko. Mm -hmm. I wychodzi. I wychodzi. Co jakiś czas. No dobra, to dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia.